W ostatnim odcinku Meteor Man trafił na podążającą jego tropem lokalną grupę K-popową Feminemki, które okazały się gwiazdami jednej piosenki. Tajemniczy jegomość wyjawił młodej hipisce, że tak naprawdę nazywa się Jeff, a 500 milionów, które utopił w tym serialu, i tak odpisze sobie od podatku. Niedobitki rządowego programu powracają na plażę w Stegnie. Królowa Wakandy jeszcze długo będzie się leczyć z efektów pobytu na Podlasiu. Władze Podlasia przesyłają wiadomość o treści: pozdrawiamy, zapraszamy ponownie, PS, zabierzcie Przemka. Tymczasem Ciri Skywalker oraz Saurof dotarli do Kaer Morhen. Tam jednak zamiast babcia Vesemira spotkali twojego starego. Okazuje się, że jego aparatura do pędzenia samogonu uległa awarii, a na trzeźwo absurdów tego serialu nie przerobisz. Cezary przypomniał więc dawną pieśń swego ludu. Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Titata, tititata. Zainspirowany jego słowami, Zenek M postanowił poświęcić ostatnią dawkę magicznego koksu do naprawy aparatury. Skończyło się tak, że jebło. Z bratnią pomocą przybył Saurof, który, stosując tajne techniki z zabuga, sprawił, że samogon znów lał się strumieniami. Procentowy potok porwał jednak Ciri, która ponownie chciała przepłynąć ocean w pław. Zbesztana za ten pomysł stwierdziła, że wolno jej, to tylko adaptacja, a jak się komuś nie podoba, to jest hater, fanatyk. I w ogóle, kim jest ten cały Tolkien? W ramach odrobienia strat po klapie serialu, Ciri oraz jej ekipa zostali wysłani przez Wielkie A na magazyny do sortowania plastikowej biżuterii z Azji. Spytacie, co dalej z gorącą mamuśką i jej kochasiem? Jak przystało na Egolasa, zaciągnął pasa, by pokazać ku rczący się zasób konta. W końcu alimenty zbierają swe procenty. Tak kończy się erasmusowa pora przygodowa. Zostały wyrzuty, kobita z brzuchem i najniższa krajowa. A ja tam byłem, miód i piwo piłem. Po brodzie mi kapało i nic się nie ostało. A kto nie był parówa, ten zostawił z dzwonem suba. Przed wami ostatni odcinek z recenzji Rings of Power. Moi drodzy, jak powiedział Gandalf, czarodziej nigdy się nie spóźnia. Nie jest także za wcześnie, lecz przybywa dokładnie wtedy, kiedy ma na to ochotę. I tymi słowy pozwolę się z wami przywitać. Siemaneczko, z tej strony Drwal. I ja wiem, że to nie jest żadne wytłumaczenie, dlaczego ten odcinek, tak, ta z dawna wyczekiwane podsumowanie Rings of Power, tak, recenzja całości. Dlaczego dopiero teraz? Po mileniach oczekiwania. Mam jednak nadzieję, że to oczekiwanie wynagrodzi wam jakość tego odcinka. Od razu zapowiem, że nie widziałem żadnej innej recenzji Rings of Power, wiecie, jako całości, żeby nie psuć sobie swojego własnego, osobistego oglądu na sprawę. A dobrze wiecie, że mój ogląd może być dosyć ciekawy. I bezlitosny. Od razu zapowiem też, że recenzję przeprowadzę w dwójnasób. Tak, z jednej strony ocenimy sobie ten serial jako adaptację dzieł Tolkiena, no, a z drugiej strony postaramy się ocenić ten serial jako coś oddzielnego, tak, coś niezwiązanego z Władcą Pierścieni, chociaż hej, w tytule jest Władca Pierścieni, także dlaczego ja mam to robić? Dlaczego mam okazywać taką łaskę temu serialowi, żeby zapominać, że to tam jest? Ale jako że zrobiłem to samo w przypadku Wiedźmina Netflixa, tak i teraz też tak postąpię, żeby było sprawiedliwie. A następnie ocenę jedną, drugą weźmiemy i zrobimy z tego średnią. No, i myślę, że jakoś wyjdzie. Nie bez powodu zresztą zdecydowałem się właśnie na ten proceder, podobny jak w przypadku Wiedźmina od Netflixa, o którym ostatnio znowu głośno, dzięki Henrymu Cavillowi, ponieważ te oba seriale mają bardzo podobne problemy. I jestem pewien, że wiele z wniosków, które wtedy powiedziałem, teraz też się pojawią. No, ale nie zapraszajmy. Zanim jednak poleje się krew, zanim polecą wióry, mam dla was ważną informację. Sponsorem tego odcinka jest Letyshops, czyli strona, na której robiąc zakupy oszczędzasz pieniądze. Ale jak to? Ano tak to. Letyshops współpracuje z blisko 3000 sklepów. Logujesz się na stronę i teraz, kiedy robisz zakupy w którymś z nich, gwarantujesz sobie tak zwany cashback, czyli część wydanych środków wraca do ciebie. Listopad to miesiąc różnorakich promek, Black Friday, przedświąteczne wyprzedaże itd.
I proszę bardzo, na przykład teraz załapałem się na AliExpress. Dzięki wtyczce Lety Shops do przeglądarki sprawdzam, czy moje zakupy klasyfikują się do cashbacku. Po dokonanym zakupie zaoszczędzone złocisze wracają na mój profil w Lety Shops. I bywa, że dany sklep potrafi przez ograniczony czas zwiększyć cashback nawet kilkukrotnie. Warto więc ogarnąć sobie wtyczkę Lety Shops do przeglądarki oraz apkę na smartfona, by nic nie przegapić. Polecam więc sprawdzić sobie Lety Shops z linku w opisie tego filmu i zacząć oszczędzać. A teraz lecimy na materiał. Naszą dzisiejszą recenzję zaczniemy od odrobiny prywaty. Pozwólcie, że zabiorę was w małą podróż do przeszłości. Pierwszy raz zetknąłem się z Władcą Pierścieni, zapewne tak jak większość z was, za pośrednictwem filmów Petera Jacksona. Od razu później sięgnąłem po książki i choć przed skończeniem jeszcze podstawówki przerobiłem wszystkie 3 tomy, to nie mogę powiedzieć, żeby to była wtedy moja ulubiona lektura. No wiecie, te książki były w porządku, ale nie wertowałem ich z zapartym tchem, jak to było choćby w przypadku później Terry'ego Pratchetta czy Sapkowskiego. Powód tego stanu rzeczy był prosty. Byłem wtedy jeszcze zbyt smarkaty, żeby ogarnąć, z czym mam do czynienia. Do Tolkiena powróciłem dopiero wiele lat później, już jako student ostatniego roku dziennikarstwa. Z racji mojej specjalizacji miałem dużą dowolność w wyborze tematu, no i zarazem wciąż pozostawałem niepoprawnym nerdem, no to wyszło coś takiego. Elfów i krasnoludów w wizerunku przemiany, wedle mitów, folkloru i fantasy. Pisanie tej pracy sprawiło mi wielką przyjemność, później napisałem także cykl artykułów do CD Action odnośnie właśnie fantastycznych stworów i ich korzeni. Jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej, dajcie mi znać. Tak czy inaczej, dopiero pisząc tę pracę, sięgnąłem w końcu, po tylu latach, po raz pierwszy po Silmarillion. I chyba nie zaskoczy was, jeżeli powiem, że tak jak byłem nim zachwycony wtedy, tak jestem nim zachwycony do dziś. Co jest takiego niezwykłego w świecie, który wykreował Tolkien? Pozwólcie, że zacytuję sam siebie. Silmarillion jest dziełem praktycznie pozbawionym widocznych, zamierzonych alegorii czy inspiracji i odniesień do znanych wcześniej dzieł. Uniwersum Tolkiena oraz jego bohaterowie nie przypominają świata z innych mitologii. Stworzenie świata, charakterystyka Valarów, czyli takich bóstw, powiedzmy sobie, czy sił zamieszkujących Śródziemie, całość została napisana tak sprawnie i kompleksowo, że gdyby nie odgórna wiedza na temat dzieła, pomyśleć by można, że oto trzymamy w ręku niezwykle interesujący zbiór mitów jakiejś dawnej cywilizacji. Jest to osiągnięcie, które czyni Silmarillion ewenementem w literaturze fantasy, jeżeli nie w literaturze w ogóle. Tolkien nie bez powodu ma dzisiaj rangę klasyka klasyków. Bez jego twórczości nie mielibyśmy tajemniczych elfów, brodatych krasnoludów, lugawych dzikich orków, czy odważnych hobbitów. Kto wie, czy w ogóle motyw walki dobra ze złem w literaturze wyglądałby dzisiaj tak samo, gdyby nie również Tolkien. Krótko mówiąc, to co chcę powiedzieć to to, że nie mielibyśmy dzisiaj fantazy takiego, jakie znamy, gdyby nie dzieła Tolkiena. Nie byłoby wszystkich Warhammerów, Warcraftów, Wiedźminów. Moi drodzy, mówię to, abyście wbrew panującej w dzisiejszych czasach ignorancji, zdali sobie sprawę ze znaczenia tego, co pozostawił po sobie Tolkien. Z dziedzictwa, do którego podchodzić się powinno albo z ogromną dozą szacunku, albo nie powinno się do niego podchodzić wcale. Mam nadzieję, że poprzez ten przydługi wstęp zrozumiecie istotę rzeczy taką, jaką ona jest. A prawda jest taka, że Rings of Power jest najzwyklejszą w świecie klęską. I to, kto wie, czy nie największą klęską, jaką widział telewizyjny półświatek. W końcu przecież mówimy o najdroższej produkcji w historii, bazującej na twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych autorów w historii. To się musiało udać, czyż nie? Dla odmiany zacznę w tej recenzji od pozytywów. Dobrze? Bo tych jest mniej i będzie łatwiej. Na pewno pozytywnie wyróżnia się warstwa audio. Definitywnie soundtrack daje radę. Moi drodzy, gdyby tylko reszta tego serialowego potworka przynajmniej mogła jakkolwiek dorównać do pięt soundtrackowi, wszystko wyglądałoby inaczej. Niemniej niekwestionowanym walorem produkcji są także widoczki. Mamy przecież te wielkie panoramy miast, które robią wrażenie, ale tylko na chwilę. No bo przecież tylko na chwilę pojawiają się na ekranie. Także ten wow z efektów CGI za grube miliony szybko znika, gdy serial ze skali makro przechodzi do skali mikro, czyli na plan zdjęciowy. Większość lokacji to dosyć nijakie wnętrza i nieco lepsze zewnętrza, w oczekują jednak przede wszystkim
postaci, które się przez te plany przewijają. Kostiumy w zdecydowanej większości aż wieją taniochą lub po prostu beznadziejnym designem. Bohaterowie wyglądają często po prostu źle w swoich kreacjach, zaś najgorzej z całości wypada uzbrojenie i rynsztunek. Gołym okiem widać tutaj plastik i robotę na odwal się. I nie ma to nawet startu do trylogii Petera Jacksona, gdzie przecież dwóch zapaleńców przez całe 2 lata siedziało i kręciło same kolczugi z kółeczek, by nadać zbrojom realizmu. Wizualnie więc mamy miszmasz. Z jednej strony ładne efekty, ładne widoczki, fajne ujęcia kamery na krajobrazy, z drugiej strony bijąca ze scenografii, głównie z kostiumów, taniocha. Dostaliśmy więc Śródziemie, w którym ogromne pieniądze przewijają się z fuszerką i z bezguściem. Mówiąc o wizualiach, chyba musimy jeszcze powiedzieć coś o scenach walk, które obok spartaczonego scenariusza, o którym powiem później, są największą bolączką tego serialu. Moi drodzy, Wings of Power, sceny walk, przy których my jako widzowie powinniśmy siedzieć zapartym tchem i podziwiać, te sceny są takie, że lepiej, żeby ich po prostu nie było. Cały serial by na tym zyskał, gdyby ich nie było. Mam wrażenie, że nie było na planie osoby, która potrafiłaby takie sceny kręcić oraz osoby, która potrafiłaby takie sceny robić, ponieważ wielokrotnie widzimy, że bohaterowie nawet nie wiedzą, jak trzyma się broń, a co dopiero jak się jej używa. Pod tym kątem więc produkcja ustępuje choćby takiemu Wiedźminowi od Netflixa, gdzie przynajmniej te sceny walk były dobrze zrobione. Gdy już mówimy o pozytywach, to z pewnością na tle całości wyróżnia się gra niektórych aktorów. Mówię niektórych, ponieważ z grą jest właściwie podobnie jak z wizualiami. Część ról to kreacje, gdzie nawet pomimo scenariusza pisanego na kolanie widać było, że aktor próbował coś wykrzesać ze swojej postaci. Jednakże w większości obsada prezentowała szarą niejakość, a na część niektórych bohaterów tej serialowej przygody najzwyklej w świecie nie jesteśmy w stanie patrzeć bez uczucia zażenowania. Aktorsko pozytywnie wypadają na pewno główny złodupiec, Adar, zupełnie nie złodupiec, Sauron, Gandalf z nieba, Elrond z Durinem, a nawet żona Durinowa. Oczywiście nagroda za najgorszą kreację przypada Galadrieli. I jako, że była to pierwsza produkcja, jaką widziałem z tą aktorką, to do teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czy grająca Galadrielę Morfydd Clark powinna się zastanowić na zmianę zawodu, czy może wręcz przeciwnie, jest może świetną aktorką, która po prostu zagrała beznadziejną postać i zagrała ją tak dobrze, że nie dało się na nią patrzeć. No ale tutaj przechodzimy do kwestii kluczowej, która świadczy o tym, czy serial da się oglądać, czy się go nie da oglądać, czyli do scenariusza. Jeżeli jest dobra historia, to nawet średni aktorzy mogą dać radę. Jeżeli jest beznadziejna historia, to nawet najlepszy aktor tego nie uciągnie. Moi drodzy, czy ma to cokolwiek wspólnego z twórczością Tolkiena, to omówię w dalszej części recenzji. Pytanie na teraz brzmi, czy historia, jaką nam pokazali w showrunnerzy, w ogóle się broni? Otóż nie w ząb. Powiem wam szczerze, zatrważającym jest, że dwójka dorosłych facetów, koło 40, to już wiecie, powinni być dosyć ogarnięci. Do tego posiadająca całą armię jakichś takich pomagierów, jeżeli chodzi o scenariusz. Spędzili oni wszyscy, wedle wywiadów, 3 lata nad napisaniem czegoś tak tragicznego. Przedstawiona tutaj historia najzwyklej w świecie nie trzyma się kupy. Czytywałem dużo lepsze opowiadania pisane przez Gimbazę. A w tym momencie mamy do czynienia z produkcją za setki milionów. Ale nie widziałeś, co widziałem. Widziałem moją share. Nie widziałeś, co widziałem. I have seen my share. You have not. You have not seen what I've seen. You have not seen what I have seen. Wszystko w tym serialu dzieje się albo bez sensu, albo z przypadku. A gdy są przypadki, to oczywiście wszystko jest upstrzone szczęśliwymi zbiegami okoliczności. Zresztą próbkę całości dostajemy już w pierwszym odcinku, gdy Galadriela nic gruchy, nic pietruchy wyskakuje z łodzi na środek oceanu i zaczyna wracać z powrotem w pław. I zupełnym przypadkiem trafia na tratwę. I zupełnym przypadkiem na tratwie znajduje się gość, którego szukała przez całe setki lat, tak? Niejaki Sauron. I zupełnym przypadkiem trafiają na łódź, która zebrała ich do Numenoru, gdzie zupełnym przypadkiem znajdują się ludzie, którzy mogą jej pomóc, po czym zupełnym przypadkiem udają się w konkretne miejsce na Śródziemiu, gdzie zupełnym przypadkiem w tym czasie trwają jakieś tam orkowe akcje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tak wygląda ta historia, moi drodzy. Tu się coś nie dzieje na zasadzie tego, że mamy ciąg przyczynowo-skutkowy. Tu się coś dzieje na zasadzie, o, bo tak, potrzebowali scenarzyści. Tyle, jeżeli chodzi o storytelling, moi drodzy. Genialni showrunnerzy postanowili podzielić historię na kilka oddzielnych wątków. Część z nich po jakimś czasie się sobą zazębia, a
część tego nie robi i po prostu jest sobie serialem w środku serialu. Mówię tu oczywiście o historii Harfootów, tak? Tych niby hobbitów, która od początku do końca nie ma żadnego związku z tym, co robią pozostali bohaterowie, więc można by stwierdzić, że jest tu zupełnie niepotrzebna. Ale spokojnie, ona jest tu zupełnie niepotrzebna. Największą bolączką tego scenariusza jest nie prostota, by nie rzec prostactwo. Bo ten scenariusz jest prostacki, bo nic tu nie musi się ze sobą zgadzać, wystarczy, że scenarzyści chcą, żeby coś się stało i się dzieje, tak? Deus ex machina. Największą bolączką tego scenariusza jest po prostu głupota. Ta historia aż pęka w szwach od durnot, które, jeżeli tylko usiądziemy i dosłownie na moment się zastanowimy, to nie da się tego ogarnąć. Myślę, że szczyt głupoty osiągnięty został w 6 odcinku, bo najpierw mieliśmy ekspresową podróż ludzi z Numenoru do Śródziemia, która powinna zająć parę tygodni, zajęła im parę godzin. Później dotarli oni jak na GPS-ie w konkretny punkt na Śródziemiu, w jeden konkretny punkt do jednej konkretnej wioski, gdzie wiedzieli, że coś się będzie działo, mimo że nie mieli żadnych wiadomości stamtąd. I akurat dotarli w momencie, gdzie tam właśnie bili się ludzie z orkami. Creme de la creme, jeżeli chodzi o ten serial, to był wulkan. I to jest dosłownie wulkan głupoty scenarzystów, moi drodzy. Bo niezależnie od tego, z jaką dozą fantastyki mamy do czynienia, tak, jak bardzo, wiecie, bierzemy pod uwagę to, że to jest świat pełen smoków i magicznych pierścieni, to jeżeli po wybuchu wulkanu ogromna chmura pyłu, siarki, gorąca spada dosłownie na wioskę, gdzie znajdują się nasi bohaterowie, wręcz uderza bezpośrednio prosto w twarz główną protagonistkę Galadrielę, a jej się nic nie dzieje i innym też nic się nie dzieje, oni są posypani takim pyłem od cheetosów, nie mają nawet żadnych oparzeń, to już jest jakaś granica absurdu, która została przekroczona. I niestety durnota scenariusza dotyczy także i samych bohaterów. Mam wrażenie, że większość bohaterów zachowywała się tak, jakby po prostu gdzieś się zgubili połowę IQ. Prym oczywiście po raz kolejny, niespodzianka, wiecie, Galadriela. Zamiast otrzymać na wzór oryginału inteligentną, dostojną, doświadczoną wieloma tysiącami lat elfią przywódczynię, dostaliśmy bohaterkę o mentalności niestabilnej emocjonalnie nastolatki, która, chciałbym powiedzieć, że najpierw robi, a później myśli, ale ona robi i później nie myśli. Ona cokolwiek nie zrobi, nie zdaje sobie żadnej sprawy z tego, jakie może mieć to konsekwencje i czy w ogóle to ma sens. Ona po prostu robi. Jest to postać, której nijak nie sposób jest polubić, ponieważ ona jest po prostu beznadziejną osobą. Jest napisana jako beznadziejna osoba. Jest agresywna, impulsywna. Pierwsze, co robi w wypadku konfliktu, to grozi drugiej stronie, jeżeli ta nie chce jej słuchać. A ponadto cały czas widzimy, jak bardzo starano się z niej zrobić taką silną, niezależną kobitkę, tak? Że ona jest karykaturą tego typu postaci. Ona jest, jak to powiedziała inna komentatorka, połączeniem Mary Sue, czyli bohaterki, która jest wszystko umie, jest we wszystkim najlepsza bez żadnego powodu, oraz Karen, czyli roszczeniowej, paskudnej baby. Tak? Chce się widzieć z waszym menedżerem. Ona jest połączeniem tych dwóch najgorszych cech. I gdyby jeszcze miała w sobie właśnie jakąś inteligencję i przenikliwość, żeby jej działania miały jakiś sens i żeby podejmowała je z rozwagą, to może jeszcze byłoby to jakieś do przełknięcia, tylko że nie, ona po prostu jest tępa. To jest najbardziej tępa postać całego serialu, o najgorszej osobowości. I w pewnym momencie showrunnerzy uznali, że jej charakter developmentem będzie po prostu wciśnięcie magicznego guzika, gdzie jej się nagle przestawią klapki w głowie. Gdzie nagle dwubiegunówka zmieni swój kierunek i dosłownie z odcinka na odcinek, z tej właśnie bezmózgiej, impulsywnej berserkerki, zmieniła się właśnie w stateczną sensei Galadrielę, która pouczała innych, która w ogóle jest przeciwko wojnie i tak dalej. Przypomnę, ona ma być główną protagonistką. My mamy jej kibicować. Nie da się. Prawda jest taka, że to właśnie Galadriela i wszystkie wątki, w których się pojawiała, które jej dotyczyły, pośrednio bądź bezpośrednio, to wszystko ciągnie serial w dół, niczym kotwica. Gdyby wywalić Galadrielę i wszystko, co jest wokół niej, myślę, że spokojnie cały serial i cała historia tu zaprezentowana dużo by zyskała. Teraz, moi drodzy, przejdźmy jednak do tej mniej grzecznej części recenzji. Mówiąc krótko, teraz zajmiemy się porównaniem tego, co pokazano nam w Rings of Power, z tym, jak powinno to wyglądać wedle twórczości Tolkiena. Jak wspomniałem na początku, twórczość Tolkiena wyróżnia wyjątkowa złożoność oraz wyjątkowa dokładność. Nie ma się co dziwić. Mistrz tworzył swoje uniwersum nie przez lata, lecz przez całe dekady, zajmując się praktycznie każdym elementem, który istniał w stworzonym przez jego świecie.
Od mitologii, poprzez specyfikę jego mieszkańców, poprzez nawet języki. Zresztą to przecież od języków się zaczęło. Tolkien pozostawił po sobie całe multum notatek, których uporządkowanie, a następnie również wydanie, zajęło większość życia już jego synowi Christopherowi. W tolkienowskim świecie wszystko więc ma swoje miejsce. Każdy element, każdy bohater ma swoją historię, a fakty łączą się w jedną spójną całość. Trochę jakbyście układali puzzle. Każdy element do siebie pasuje. I oczywiście, nawet u Tolkiena jest miejsce na pewne tajemnice. Jest miejsce na pewne niedopowiedzenia. Są miejsca, które celowo bądź nie, autor pozostawił nienaruszone. I to są właśnie te miejsca, gdzie kreatywne, twórcze głowy, które dobrze znają zamysł samego autora i dobrze znają jego twórczość, to są właśnie te miejsca, gdzie można pokusić się o tworzenie czegoś dodatkowego. Nie tyle o nadpisanie całości, co o uzupełnienie właśnie tych drobnych, pozostawionych w całości luk. Mówię o tym, ponieważ showrunnerzy tego nie zrobili. Oni uznali, że nie tylko nie będą tych wolnych miejsc uzupełniać, ale zamiast tego pozmieniają to, co Tolkien już stworzył i ustanowił. Bezczelnie sięgnęli już po to, co opisał sam autor, wybebeszyli, wypatroszyli, wzięli sobie z tego, co zostało, parę elementów, kilka nazw, po czym wrzucili te wszystkie elementy do swojej własnej historii, do swojego własnego kociołka, wymieszali z tym, co nawymyślali, w efekcie zostawiając coś, co nijak nie przypomina oryginału. To, co dostaliśmy w efekcie, to nie jest historia Tolkiena, to nie jest świat Tolkiena, to nie jest jego mitologia, to nie jest jego Śródziemie, to jest jakaś podróbka, jakaś karykatura, jakiś bootleg. Praktycznie wszystkie wątki, które showrunnerzy zaczerpnęli z oryginału, są zupełnie nie do poznania. Wszyscy bohaterowie są zupełnie kimś innym, noszą jedynie te same imiona. Przykładów mamy całe multum, zawsze je punktowałem w trakcie moich recenzji. Gwoli przypomnienia może parę z nich. Od Galadriela jako dowódczyni wojsk północy? Jakiej północy? Jaka dowódczyni? Numenorejczycy, którzy odwrócili się od Valarów, bo elfowie zabierali im pracę? Swoją drogą, elfowie, którzy ładują się mitrilem, jak jakieś panele fotowoltaiczne, jak jakieś bateryjki? Kto to wymyślił? Co oni mieli w głowach? Już nie mówiąc o Sauronie i jego masterplanie, przecież to o to miało chodzić w tym serialu. O wielkim, chytrym planie Saurona, który miał doprowadzić do stworzenia pierścieni władzy i jedynego pierścienia. Tutaj tego nie ma. Wszystko, co się przytrafia temu biednemu Sauronowi z serialu, to jest cholerny przypadek. Albo jest wywołane przez wredną Galadrielę. I jest to bliźniacza sytuacja jak to, co Netflix zrobił z Wiedźminem. Gdzie mieli fabułę z książki, ale uznali, że po co nam ona? My napiszemy coś lepszego. To nie jest dobre. Ostatnio zresztą wyciekło, że scenarzyści Netflixa mieli gdzieś to, co było w oryginale, a nawet otwarcie się z tego naigrywali. I tutaj mamy dokładnie to samo. I tutaj należy przypomnieć oczywiście o kilkukrotnie już powtarzanym przeze mnie fakcie. Mianowicie Amazon nie miał praw do ani Silmarillionu, ani do niedokończonych opowieści. A to w tych dwóch książkach w głównej mierze opisana jest właśnie druga era Śródziemia i historia stworzenia jedynego pierścienia. Amazon miał za to prawa do choćby Władcy Pierścieni, gdzie w Powrocie Króla właśnie, tak, mamy tutaj na końcu tak zwane dodatki, gdzie także jest wspomniane kilka wydarzeń sprzed Wojny o Pierścień. I oni na bazie tego sobie stworzyli swoją własną historię. Rings of Power. Moi drodzy, to troszkę tak, jakbym posiadając prawa do Potopu Sienkiewicza, chciał stworzyć adaptację Ogniem i Mieczem. Wiecie, w Potopie tam bohaterowie przecież wspominali parę razy, co się działo wcześniej, tak? Zagłoba wspominał, jak to razem z panem Michałem Bohuna usiekli. Ale to za mało, żeby oddać tamtą historię. I to samo jest tutaj. Sam fakt tego, że w ogóle ktoś to zatwierdził, że postanowiono w ogóle to zrobić bez praw do tamtych książek, gdzie były te wydarzenia opisane, jest kuriozalny i już na dzień dobry był strzałem w stopę. Jednakże showrunnerzy poszli tutaj jeszcze o krok dalej, ponieważ posiadając nawet to, co dostali w książce, to, co mieli opisane właśnie w tych dodatkach, oni wywalili większość tego za okno. Tego tu nie ma. W Rings of Power nie ma tego, co było opisane w tych książkach. Jest własna, wesoła twórczość scenarzystów. A wszystko, co w jakikolwiek sposób do Tolkiena nawiązuje, jest poprzeinaczane, wybebeszone i pozmieniane na wzór karykatury. Co jednak jest ciekawe, nawet wątki, które showrunnerzy od początku do końca wymyślili samodzielnie, jak na przykład wątek tych ludzi z południa, nawet tego typu rzeczy, chociaż z początku dawały jakąś nadzieję, że o, może będzie jakakolwiek wartość dodatnia w tym serialu, nie,
Nawet to zostało po drodze spartaczone przez po prostu beznadziejny scenariusz. I przez masę idiotyzmów, jakie po drodze tam rzucono. Z wybuchem tego cudownego wulkanu na czele, który wszyscy przeżyli. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że showrunnerom udało się splugawić uniwersum Tolkiena nie tylko na bazie fabularnej, ale także na bazie wartości, jakie Tolkien zawarł we swojej literaturze. Przykład. Harfuci, czyli ci Rings of Powerowcy hobbici, którzy w serialu nie wahają się zupełnie zostawić na pastwę losu swoich własnych pobratymców, gdy tylko ci nie są już w stanie kontynuować ich pochodu przez całe krainy. Jaką to niesie wartość? Że tych słabszych się zostawia. Nawet jeżeli to są nasi przyjaciele, nasi bracia, członkowie naszej społeczności, jeżeli nie są w stanie dotrzymać tempa, to niech giną. No tolkienowskie wartości. Wspomniany wcześniej przeze mnie Numenor, który powinien być przykładem tego, jak bardzo wielkość i, haha, pycha, może doprowadzić do upadku. Tutaj nie, to wszystko przez tych cholernych elfów, że zabierają nam pracę. No i w końcu Galadriela, której to zaciekłość i buta i zaślepienie czynią z niej tak naprawdę prawdziwą antagonistkę tego serialu. No bo jak inaczej nazwać postać, która nie waha się, by zostawić swoich towarzyszy broni na pewną śmierć. Jak inaczej nazwiemy postać, która na każdy sprzeciw reaguje w pierwszej kolejności agresją i przemocą, nawet wobec tych, którzy wcześniej uratowali jej życie. No i jak nazwiecie postać, która otwarcie mówi o tym, że pozabija wszystkich członków innej rasy i to specjalnie z premedytacją na oczach ich przywódcy, by ten mógł cierpieć, patrząc, jak jego ludzie giną. To jest tolkienowskie? To są wartości, jakie chcą nam przekazać? I to jeszcze przez główną bohaterkę? To jest granda, moi drodzy. Swoją drogą zauważcie, jak bardzo w obliczu wszystkich tych problemów, jakie ma serial, których jest od groma, jak bardzo w obliczu tego wszystkiego na bardzo daleki plan schodzi choćby kwestia tego, że całokształt Śródziemia, jakie nam zaprezentowano w serialu, to jeden wielki Nowy Jork. Mówię tu o kwestii jego mieszkańców. I oczywiście to również jest sprzeczne z tym, co napisał sam Tolkien. Ponieważ, tak jak wielokrotnie wspominałem, u Tolkiena owszem, mieszkają ludzie wszystkich wzorów i kolorów, ale każdy z nich ma jakiś skrawek Śródziemia dla siebie i wiążący się z tym skrawek ich własnej kultury i ich własnej historii. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie wszystkich rzuca się do jednego wora i się tym worem potrząsa. Nie. Groteskowe jest tu jednak to, że twórcy serialu sami się w tej swojej idei unowocześnienia tego Śródziemia pogubili. Spójrzcie choćby na Arondira, czyli pierwszego czarnoskórego elfa. On jest jedynym czarnoskórym elfem w całym serialu. A pokazano elfów bardzo dużo. On jest jedyny. Jak ten rodzynek w serniku, kurczę. Spójrzcie na mieszkańców Numenoru, którzy też są wymieszani, jakbyście po prostu wyszli w Nowym Jorku na ulicę. Jak patrząc na nich wytłumaczyć, że to wszystko jest jeden lud? To wszystko są Edainowie. Ale zauważcie, jak bardzo człowiek przestał zupełnie nawet o tym myśleć w obliczu mierności fabularnej tejże produkcji. Moi drodzy, pamiętacie, jak przed premierą serialu w pierwszym głównym zwiastunie ludzie komentowali parafrazą wyjętą z dzieł Tolkiena, wedle której zło nie jest w stanie stworzyć nic nowego. Może jedynie niszczyć i plugawić to, co zostało stworzone przez siły dobra. Jest to parafraza kwestii, którą wypowiedział Gandalf w jednej z książek i doskonale oddaje to, co showrunnerzy zrobili z twórczością Tolkiena. Nie byli w stanie stworzyć nic własnego, co miałoby jakąkolwiek wartość. Postanowili więc wziąć, co wszyscy znają, no bo któż nie zna Tolkiena, wyjąć z tego kilka nazw i kilka postaci, podpatrzyli sobie jeszcze po drodze na to, co zrobił Peter Jackson, wyjęli z tego tamtejsze motywy, nawet niektóre sceny, niemal kubek w kubek, a następnie wzięli to wszystko do kupy, zrobili z tego taką właśnie bezkształtną, pozbawioną jakiegokolwiek smaku i sensu masę i się podpisali Rings of Power. Władca pierścieni na miarę dzisiejszych czasów. I moi drodzy, kuriozalne jest to, że rzeczywiście możemy nazwać Rings of Power produkcją na miarę dzisiejszych czasów. Bo jest to produkcja pełna arogancji, głupoty, ignorancji i braku szacunku wobec tego, co stworzył ktoś inny. Taki jest właśnie obraz Rings of Power. I jeżeli miałbym podsumować jednym słowem to, co czuję patrząc na tą całą produkcję, to nie jest gniew. Już kiedyś to powiedziałem. Gniew już dawno przeszedł. To jest żal. Żal, że posiadając prawa do jednego z największych autorów w dziejach, żal, że posiadając największe pieniądze do tej pory widziane, jeżeli chodzi o telewizję, to i tak z tym całym zapleczem udało im się to tak koncertowo spartolić. Panowie i panie, mówiłem to kilkukrotnie, ale powiem raz jeszcze. Rings of Power to prawdopodobnie największa klęska, jaką widziała kiedykolwiek telewizja. Bo jeszcze żadna produkcja w historii nie miała tak wiele, a koniec końców okazała się czymś tak marnym. Jeżeli miałbym więc podsumować całość,
Najpierw ocenimy sobie to jako produkcję niezwiązaną, tak? Z Władcą Pierścieni. Nagle zapominamy, że tam jest dopisek Władca Pierścieni. Moi drodzy, to jest po prostu słaby średniak. Bo jeżeli fabuła kompletnie się nie klei, jeżeli scenariusz to stek bzdur i absurdów, to ani te widoczki, ani co po niektórzy aktorzy, ani ładna muzyka, nic z tego nie uratuje. Moi drodzy, oceniając w ten sposób, daję serialowi 4 na 10. Byłoby niżej, ale właśnie ze względu na te kilka elementów, które gdzieś tam zadziałały, także ze względu na aktorów, muzykę, niekiedy ładne panoramy, poniżej średniej, klasa C, może nawet D. Jeżeli jednak miałbym oceniać Rings of Power jako adaptację, adaptacja tego, co napisał Tolkien, jeden z największych autorów w dziejach, człowiek, bez którego nie byłoby fantazy takiego, jakie znamy dzisiaj, powinienem wtedy Rings of Power dać pałę. Jest to dużo bliżej właśnie jakiejś karykaturze, jakiemuś zaprzeczeniu, jakiejś abominacji, splugawieniu czegoś, co ktoś kiedyś wymyślił i stworzył i co ludzie na przestrzeni wielu pokoleń pokochali. Jedyny plus, jaki mogę znaleźć w tym wszystkim, to po raz kolejny kwestia muzyczna, niektórzy aktorzy i rzeczywiście te niektóre widoki na panoramy miast zwłaszcza. I tylko dlatego nie dam 1 na 10, tylko 2 na 10. Podsumowując, 4 dodać 2 to jest 6, podzielić na 2, bo oceniamy w dwójnasób, 3 na 10, moi drodzy. 3 na 10 to jest moja ocena Rings of Power. Czy jest ona na wyrost, czy jest ona zbyt surowa, to już zostawiam wam do oceny. Dzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Panowie i panie, tyle wyszło z najdroższej produkcji w historii. Jeżeli byłbym włodarzami Amazona, w tym momencie bardzo bym się zainteresował. Gdzie są moje pieniądze? I patrząc na najnowsze doniesienia, którym jeszcze się zajmę na kanale, odnośnie właśnie Rings of Power i ewentualnej kontynuacji, to ktoś u Amazona już zadał pytanie. Gdzie są nasze pieniądze? Moi drodzy, tak czy inaczej, piszcie w komentarzach, jaka jest wasza ocena. W skali od 1 do 10. Ja tymczasem zapraszam na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch, niedługo transmisja na żywo, odpalimy ponownie, bo w tym miesiącu mamy sporo do roboty, będzie grane i będzie też nagrywane tutaj na kanał. Coś fajnego, ale nie będę wam nic zapeszał. No, tak czy inaczej, dziękuję pięknie za uwagę, życzę wam miłego dnia, z brodatym pozdrowieniem, Drwal Rębaju.